Hej, 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 cześć i czołem, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Skrzydła Mazowsza. No, jest godzina 3:48, 1 maja, dzień pracy. No jak przystało na dzień pracy, trzeba było rano wstać. No i oczywiście nie do pracy, ale polatać. Jadę na lotnisko do Radomia Piastowa, do Mariusza. Także mam nadzieję, że chwilę nam uda się polatać na wschodzie słońca. Lecimy na przywitanie. Ja dzisiaj na nutku, na nukleonie, z uwagi na to, że mój Doberman jest w przeglądzie. Także jadę, żeby być przed godziną 5 już na startowisku. Do zobaczenia w Radomiu. No i 25 minut później jestem przy bramie na lotnisko w Radomiu w Piastowie. Delikatna mgiełka, przymrozek, około 1 stopnia, może 0. Zaraz sprawdzę w samochodzie. Ile mamy stopni? Jest 1 stopień na plusie, 4:23. No, także czekamy, czekamy, no i się doczekamy. Czekam na Mariusza i na Rafała. Mariusz już wstał, odezwał się. No i myślę, że zaraz na wschód słońca polecimy. No jest Łukasz. Jest Mariusz z Olgą. Szykujemy się do startu. Słoneczko jeszcze za horyzontem. Rozkładamy skrzydła i w górę. Yeah.
startowisku trwa koszenie trawy. No i jest na startowisku też Jarek z trajką. A będziesz latał na dudku, tak? Tak, Uniwersalu. A, Uniwersal. No i teraz Łukasz startuje na swoim Kaguarze. Dobra, Mariusz szykuje się do startu kolejnego. Jarek na trajce i na uniwersalu dudkowym. Mariusz wraca z drugiego przelotu, przechodzi przez oś pasa, no i znając Mariusza, zaraz zejdzie niżej. Jak tam, panie pilocie, po locie? Wrażenie? Dobrze, zadowolony. Już zaczyna nosić trochę. No właśnie, Łukasz wcześniej powiedział. Gdzie się robi, ale jeszcze. Fajnie. Może być. Gęba zadowolona i to się liczy. A, kolejna druga godzina. Także... nie ma co narzekać. Ale już mi plecy bolą. No i Jarek podchodzi do lądowania. Tor 250. Trajka i Uniwersal 1-1. Tutaj to 2400 bez baterii, bez dodatkowej budżetowej. Ale piękna to okolica. Prawda? Właśnie miałem się ciebie zapytać o wrażenia po locie. Powiem to tak, pięknie było. Zarobi się. Meandry Radomki. No trochę cię też nie było, trochę zrobiłeś kilometrów. Słucham? Trochę cię nie było, trochę kilometrów zrobiłeś. Trochę kilometrów, ale wiesz co, leciałem sobie bardzo spokojnie. 53 minuty lotu. Leciałem bardzo spokojnie. Nie odpuszczałem sobie trymerów, zwiedzałem sobie okolice. Aczkolwiek tu się zastanawiałem, bo w tej chwili już zaczęło trochę kopać. Na koniec już tak zaczęło trochę szarpać. Fajnie, dzięki. Ale bardzo, bardzo dziękuję, że w ogóle na mnie poczekaliście. Nie ma problemu. Kolejne 2 godziny do kolekcji. Cześć.